Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Przemysław Ciepiela. Jestem lekarzem ginekologiem położnikiem ze specjalizacją z endokrologii ginekologicznej i medycyny rozrodu. Na co dzień pracuję w klinice Bocian w Szczecinie, gdzie zajmuję się leczeniem i diagnostyką przyczyn niepłodności. Dzisiaj zostałem poproszony o to, żeby porozmawiać z Państwem na temat rezerwy jajnikowej. Czym jest rezerwa jajnikowa, czym spowodowana jest niska rezerwa jajnikowa i potencjalnie jak możemy ją leczyć. To, co wydaje mi się bardzo ważne, to to, że jest to temat bardzo trudny, a zainteresowanie Państwa jest ogromne. Ilość pytań, które do nas nadeszły, przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Przeglądałem sobie te pytania i przyznam, że one układają się właśnie w trzy główne grupy. W związku z tym, że łatwiej będzie mi wytłumaczyć, o co chodzi, przy pomocy slajdów, przy pomocy krótkiej prezentacji, po to, żeby Państwo nauczyli się definicji, czym jest rezerwa jajnikowa, w jaki sposób faktycznie możemy ją sprawdzić i co możemy zrobić dla pacjentów z niską rezerwą jajnikową. Jest to o tyle ważne, że jest to temat, który jest w tej chwili bardzo gorący również wśród nas, lekarzy i naukowców zajmujących się medycyną rozrodu. A w ciągu ostatniego roku, 2020, zdarzyło się bardzo wiele rzeczy i nowych rzeczy, które chciałem Państwu również przybliżyć. W związku z tym będzie troszkę nietypowo i będzie trochę slajdów i w czasie tej prezentacji również będę odpowiadał na bieżąco na pytania. W czasie samej prezentacji również prosimy o zadawanie nam pytań, chyba że Państwo już na nie usłyszą pytania, ponieważ chciałem, żeby te slajdy czy zagadnienia na tych slajdach odpowiedziały faktycznie na praktycznie 90% państwa pytań. Zacznijmy w takim razie od samego początku, czyli od koncepcji rezerwy jajnikowej. Jeśli Państwo patrzą na ten slajd, to na dole mamy przedziały cyfrowe. Po lewo od zera są to miesiące ciąży, po prawo od zera są to lata życia kobiety. Proszę zwrócić uwagę, że jest to liczba pęcherzyków pierwotnych, tych pęcherzyków, które znajdują się w jajniku. I proszę zwrócić uwagę, że do połowy ciąży, czyli między 18 a 22 tygodniem ciąży, jest ich najwięcej, nawet około 1,5-2 milionów. Potem przy porodzie jest około 300-400 tysięcy. I z czasem, wraz z życiem kobiety, ich pula się zmniejsza. Zwróćcie Państwo uwagę, że w wieku 13 lat, kiedy dochodzi najczęściej do pierwszej miesiączki, kobieta dysponuje już tylko 60% puli początkowej pęcherzyków pierwotnych. Później, w wieku 25 lat, to jest już tylko 20% i potem jeszcze mniej i jeszcze mniej. W związku z tym rezerwa jajnikowa mówi tylko i wyłącznie o dostępnej liczbie pęcherzyków, o tym, o potencjale rozrodczym kobiety rozumianym poprzez możliwość dostarczenia komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia. Jeżeli popatrzymy sobie na markery rezerwy jajnikowej, jak możemy ocenić rezerwy jajnikowe, to jest ich bardzo, bardzo dużo. Dla mnie najistotniejsze jest, żeby przekazać Państwu bardzo proste informacje. Proszę pamiętać o tym, że rezerwa jajnikowa jest sponsorowana przez literkę A. Mamy dwa główne markery. Jednym to jest AMH, drugim to jest AFC. AMH jest to hormon, który jest skrótem od czynnika antymillerowskiego, czy hormonu antymillerowskiego. Natomiast AFC jest to akronim od Antral Follicle Count, czyli od pęcherzyków antralnych, takich jamkowych. To są takie pęcherzyki, które można zobaczyć w USG. Co to w ogóle jest? Czym jest AMH? Jak to dokładnie wygląda? Nie będziemy na tej prezentacji mówić o tym, do jakiej grupy czynników wzrostu należy AMH, na jakie receptory działa, czy jakie są, czy jakie białka pobudza. Bardziej chodzi o to, żeby Państwo zrozumieli, czym jest AMH, ponieważ większość tych pytań głównie właśnie tego dotyczy. Proszę zwrócić uwagę. To, co widzicie teraz Państwo na ekranie, to po lewej stronie są pęcherzyki drobne, te pęcherzyki, których nie widzimy normalnie w USG. Następnie są takie pęcherzyki małe antralne, między 2 a 6 mm. Te pęcherzyki możemy zobaczyć już USG. Czym jest AMH? Proszę zobaczyć. AMH to jest taki wartownik, taki stróż. To jest taki czynnik, który wyobraźcie sobie, że stoi na bramce na dyskotece i nie pozwala wszystkim wejść na tę dyskotekę. Pozwala tylko i wyłącznie 3 do 5 pęcherzykom. I taki jest właśnie AMH. On hamuje, blokuje wzrost tych pęcherzyków częściowo, których nie widzimy i też częściowo tych, które widzimy. On ma za zadanie hamować wzrost bardzo wielkiej ilości pęcherzyków. W związku z czym, jeżeli tych pęcherzyków mamy dużo w organizmie, to tego AMH jest dużo. Jeżeli ich nie mamy, to w tym momencie wiadomo, że AMH nie ma czego hamować, nie ma czego blokować i jest go mało. To, co ważne jest w AMH, to to, że on odpowiada za kilka
grup pęcherzyków, częściowo tych, które nie widzimy w USG i te, które możemy w USG zobaczyć. Natomiast drugim markerem jest AFC, czyli ten antral follicle count, czyli realnie jest to liczba pęcherzyków, które możemy zobaczyć w USG. Zatem jeżeli pani pacjentka przyjdzie do ginekologa na USG, realnie może policzyć, jaka jest liczba pęcherzyków w danym momencie, między 2 a 6, 2 a 8 mm. I na tej podstawie może oszacować aktualną rezerwę jajnikową. Natomiast to nie daje nam informacji o tym, jak wygląda sytuacja z tymi pęcherzykami, których jeszcze nie widzimy. Stąd taka duża popularność AMH. I mimo to, że mamy bardzo dużą ilość markerów rezerwy jajnikowej, to na tą sprawę przyjęło się najczęściej AMH, ponieważ jest to coś, co jest bardzo łatwe do oznaczenia, praktycznie w każdym laboratorium w tej chwili. Może to zrobić kobieta w dowolnym momencie cyklu. Nie musi być na czczo. I w tym momencie dostanie informację o tym, jaka jest faktycznie jej rezerwa jajnikowa. Tylko że biorąc pod uwagę państwa pytania, myślę, że jest duży problem z interpretacją takiego wyniku. Ja już tutaj zrezygnowałem z części slajdów dotyczących różnych, bardzo różnych z całej Polski wyników, jakie uzyskaliśmy. Ale nawet jeśli patrzymy sobie na wyniki od nas, mamy zakresy referencyjne. Jeżeli Państwo to w tej chwili widzą, to dla przykładu. Zakres referencyjny między 30 a 34 rokiem życia to jest 0,7 A7. Natomiast pacjentka, która jest z taką informacją i jest między 0,7 A7, co oznacza, że na przykład jeżeli ma 1, to jest dobrze, czy to jest źle? Co to w ogóle znaczy? Z czym to się w ogóle wiąże? I to, o co najczęściej Państwo pytają, kiedy jest ta dolna granica? Kiedy jest źle? Kiedy mało jest za mało? Dlatego przygotowałem dla Państwa specjalnie taki slajd, ponieważ uważam, że znacznie łatwiej jest operować w pewnych momentach obrazkami. A nawet jeśli będą Państwo zainteresowani danymi informacjami, fajnie cofnąć się do danego slajdu i zobaczyć, jakie są wartości odpowiadające Pani wiekowi. To jest jedna z wielu propozycji dolnych punktów odcięcia dla najniższych rozsądnych wartości AMH, poniżej których uznajemy, że rezerwa jajnikowa jest za mała. Proszę zwrócić uwagę, dla wieku 35 lat to jest 1,5, dla wieku 40 lat to jest 1. Innymi słowy, jeżeli jesteś pacjentką 36-37-letnią i mamy AMH w granicach 1 i mniej, to świadczy to o tym, że jest to obniżona rezerwa jajnikowa. I teraz to, czego jest najwięcej Państwa pytań, to jest kwestia tego AMH. Dlaczego ono jest takie zmienne? Dlaczego się zmienia? Z jakiego powodu jest taka sytuacja, w której 2 lata temu robiłam AMH i jest znacznie niższe od tego, które robiłam w tym roku? Przygotowałem dla Państwa kilka różnego rodzaju możliwych wyjaśnień. Po pierwsze, jest to jakość pracy laboratorium. Ta jakość jest bardzo istotna, ponieważ to jest kwestia certyfikacji, kwestia odpowiednich maszyn. Po drugie, zwróćcie uwagę, w różny sposób to AMH oznaczamy. Możemy to robić manualnie bądź automatycznie. W tej chwili powinniśmy robić automatycznie. I po trzecie, co jest bardzo ważne, AMH często oznaczane jest w bardzo różnych jednostkach. Mamy nanogramy na mililitr, mamy pikomole na litr. I to jest ważne, żeby również na nie zwrócić uwagę, bo odpowiednio musimy sobie je poprzeliczać. To, co również jest bardzo ważne, to jest kwestia, że o ile wiemy, że mamy cykle miesiączkowe, są również cykle jajnikowe. I ten cykl jajnikowy sprawia, że jest inny obraz jajnika dla danej kobiety w styczniu, w kwietniu, w lipcu, bądź też w listopadzie. W konsekwencji jest tak, że nie może być stałego stężenia AMH, więc ono wiadomo, że będzie zmienne. To, co tutaj Państwu przygotowałem, to jest przykład mojej pacjentki, która wykonała 2 lata temu, młoda pacjentka, bo zwróćcie uwagę, to jest w tej chwili jest w wieku 25 lat. 2 lata temu, w wieku 23 lat, wykonała badanie AMH, które wyszło 1,32 nanogramy na mililitr, gdzie dla jej wieku jest to jeszcze w zakresie normy. Jest to oczywiście mało. Jest to wynik, który w tym momencie zwraca uwagę, że może coś być na rzeczy, może być ta rezerwa jajnikowa obniżona. Pacjentka przychodzi nas 2 lata później i w 2021 roku, 1 lutego, oznacza u nas wartość czynnika AMH, gdzie jest 2,190. Jak to jest możliwe? W tym przypadku akurat to było dosyć proste do wyjaśnienia. Pacjentka miała pobraną krew w bardzo małej miejscowości nadmorskiej. To, co się potem dzieje z taką krwią, to jest ona przechowywana i potem przesyłana do większego miasta, gdzie dochodzi do oznaczenia AMH. Proszę bacznie zwrócić uwagę na to, czy Państwo mają oznaczone AMH w danym miejscu, czy że ewentualnie krew jest potem gdzieś przesyłana, bo okazuje się, że sposób przechowywania, temperatura, transport w znacznym stopniu zaniżają bądź zmieniają wartości AMH. Dlatego też zakładam, choć nie muszę mieć
stopniowej obturacji, zakładam, że w tym przypadku mogło dojść do nieprawidłowości podczas transportu, a wahania są w tym momencie ogromne. W związku z tym ta pacjentka u nas ma AMH 2-190 i u nas w naszym ośrodku jest tak, że pobieramy krew i na bieżąco automatycznie te sterzenia oceniamy. Kolejny bardzo ważny temat, o który Państwo pytają, to jest co wpływa realnie na stężenie AMH. I to, co pokazują badania, tutaj w dolnym prawym rogu zawsze są jakieś źródła, gdzie mogą Państwo się odnieść, skąd brałem te informacje, są różne. Najczęściej mówi się o tym, że znacznie niższe stężenia AMH mają pacjentki otyłe. Pacjentki, co ma związek z toksycznym wpływem na rezerwę jajnikową. To jest kwestia dużej ilości stresu, jak również stresu oksydacyjnego związanego z paleniem papierosów, czyli nikotynizm, jak również niedobory witaminy D. I to jest ważne w kontekście tego, co się dzieje u Państwa. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest taka sytuacja, że była Pani pacjentką otyłą, schudła Pani znacznie są 20-30 kg, też może mieć to bezpośredni wpływ na rezerwę jajnikową i na wartość AMH. To, co jest bardzo ważne, w związku z tym podsumowując tę część, to jest to, że jeżeli Państwo będą mieli już wynik AMH, warto wybrać się do lekarza, a już na pewno lekarza medycyny rozrodu, zajmującego się niepłodnością, żeby dosyć ostrożnie zinterpretować wynik. Ponieważ inny będzie wynik u osoby, weźmy sobie wynik na przykład 63 nanogram na mililitr. Sam w sobie wynik, który tu bardzo często też jest w pytaniach u Państwa, de facto niewiele mówi. W wieku 39-40 lat ja będę się cieszył, że jest taki AMH i uznam to za fizjologię. W wieku 32 lat będę zastanawiał się, dlaczego doszło do przedwczesnego wygaśnięcia czynności jajnika i dlaczego to AMH jest takie niskie. W wieku 27 lat po przeprowadzeniu wywiadu i dowiedzieniu się tego, że pacjentka ma endometriozę, była operowana i w konsekwencji była wyłuszczona torba endometrialna, gdzie faktycznie nie da się jej czysto wyłuszczyć i bardzo często niestety kosztem tej operacji jest również zabranie części zdrowego jajnika, to w tym momencie będę wiedział, że to pewnie ma związek z endometriozą. Ale również, co często pojawia się w tych pytaniach, do tego się odniosę, są kwestie genetyczne. Bardzo prosty przykład, bo najczęściej one faktycznie dotyczą chromosomu X. To może być kwestia zespołu Turnera, trisomii, czy jakichkolwiek zaburzeń chromosomu X. To jest jedna z moich pacjentek, przygotowałem tutaj wynik karyotypu, gdzie niska rezerwa jajnikowa, zwróć uwagę, pacjentka ma 34 lata, ma AMH na poziomie 0,3 nanograma na mililitr. Jedna z pierwszych rzeczy, jaką zaproponowałem pacjentce zrobienie karyotypu, proszę zwrócić uwagę, no to u tej pacjentki wyszło, karyotyp żeński z obecnością jednego prawidłowego chromosomu X i drugiego nieprawidłowego chromosomu X, prawdopodobnie związany z delecją terminalną. Konieczna dalsza konsultacja w poradni genetycznej. Zatem na pytanie, które się potem pojawią a propos wieku, w tym momencie wydaje mi się, że wiek nie gra żadnej roli, ponieważ AMH jest czynnikiem mówiącym o tym, że rezerwa jajnikowa jest prawidłowa bądź jest nieprawidłowa. I trzeba sobie dojść na pytanie, dlaczego ona jest nieprawidłowa, z czego to dokładnie wynika. I tu wiek nie gra w ogóle roli, a im młodsza jest pacjentka, tym nawet lepiej. Dlatego, że w tym momencie, znaczy nie lepiej, tylko w tym momencie to bardziej nam świadczy o tym, że musimy się skupić na diagnostyce i ją zdecydowanie pogłębić. Dlatego AMH jak najbardziej nie ma żadnej granicy wiekowej, aczkolwiek dla ciekawy tylko powiem, że AMH w życiu kobiety najwyższe jest w wieku 24 lat. Potem stopniowo to stężenie maleje. Dobrze. W takim razie odpowiem teraz na pierwszą grupę pytań przez Państwa nadesłanych. Pierwsze pytanie. Czy kobiety przed 30 rokiem życia również mogą mieć wskazanie do zbadania rezerwy jajnikowej? Jak najbardziej tak. Kiedy? Zaburzenia genetyczne w rodzinie. Jeżeli u mamy bądź u babci ta menopauza pojawiła się wcześniej, czyli przed 45, przed 40 rokiem życia. Kiedy jeszcze? Jeżeli była Pani operowana z powodu endometriozy bądź jakiegokolwiek innego guza jajnika, jeżeli przychodziła Pani chorobę nowotworową, jak najbardziej w każdym wypadku przed 30 rokiem życia warto oznaczyć sobie rezerwę jajnikową. Kolejne pytanie. Czy niska rezerwa jajnikowa w wieku 26-27 lat oznacza też samą jakość komórek jajowych? Co może mieć wpływ na przykład na wady genetyczne dzieci? To, co jest bardzo ważne i to na tym będę się skupiał również w połowie tego spotkania, to, że faktycznie mam coraz więcej pacjentek 26-27-letnich z niską i skrajnie niską rezerwą jajnikową. Jest to nieprawdopodobnie duża liczba. To jest praktycznie jedna osoba co 3 dni. To jest osoba 25-letnia z niską rezerwą jajnikową. Pytanie jest takie, czy to oznacza słabą jakość komórek? To jest bardzo ważne. Nie. Nie oznacza to na słabej jakości komórek. To, co jest, chciałbym, żeby było najważniejszym przesłaniem naszego spotkania, to jest to, że AMH to jest liczba. To jest rezerwa jajnikowa, a nie jakość komórki jajowej. Jakość komórki jajowej bezpośrednio związana jest z wiekiem, a nie
a nie z, i z ich ilością. Do tego się jeszcze odniosę później. W związku z tym AMH jak najbardziej tak, mówi o niskiej rezerwie jajnikowej, o małej ilości pęcherzyków zgromadzonych w jajniku, natomiast nie mówi o jakości komórek jajowych. W drugiej części pytania jest, czy może mieć wpływ na wady genetyczne u dzieci? Tak, pod warunkiem, że mamy nieprawidłowości genetyczne. To znaczy, sam wiek dobrze wpływa prawidłowo na jakość komórki jajowej, ale jeżeli okaże się, że pacjentka 26-27-letnia ma nieprawidłowy kariotyp, to ryzyko w tym momencie zaburzeń bądź nieprawidłowości u dzieci jak najbardziej są wysokie. Stąd też te kariotypy i poradnia genetyczna. Następne pytanie. Czy nieprawidłowości w chromosomie X mogą mieć wpływ na problemy z płodnością, z obniżeniem rezerwy jajnikowej lub wczesnymi poroniami? Jak najbardziej tak. Bo o tym właśnie cały czas mówimy. To są głównie problemy z chromosomem X. To są zespół Turnera, to są trisomy, to już rodzaju jeszcze inne rzeczy, właśnie głównie z chromosomem X. Czy to może mieć wpływ na rezerwę jajnikową? Jak najbardziej tak. Szczególnie ten zespół FMR1, czyli zespół łamliwego chromosomu X, jak również wczesne poronienia, wynikające z nieprawidłowości genetycznych. Kolejne pytanie. Jakie są efekty uboczne w organizmie kobiety przy niskiej rezerwie jajnikowej? No właściwie nie ma żadnych. Pod warunkiem, że kobieta regularnie miesiączkuje. To znaczy, jeżeli kobieta ma AMH nawet 0,3 i regularnie miesiączkuje, to nie ma żadnych powodów, żeby były jakiekolwiek efekty uboczne w organizmie. Chyba że dochodzi do zaburzeń miesiączkowania wynikających z wyczerpania się rezerwy jajnikowej, nie ma własnych hormonów, to jak najbardziej wszystkie te objawy związane z hipoestrogenizmem będą miały tutaj grały rolę i będą się objawiały. W związku z tym, co jest ważne, tutaj jest kwestia gęstości kości, czy bezpieczeństwa związane z układem krwionośnym. To jest bardzo ważne. Więc sama rezerwa jajnikowa nie, ale wyczerpanie się rezerwy jajnikowej, brak miesiączek, oczywiście już tak. Czy operacje, dwie laparoskopie usunięcia mięśniaka, cesarskie cięcie, pęknięcie macicy mogą mieć wpływ na znaczne obniżenie AMH? No nie mogą mieć żadnego wpływu, ponieważ AMH dotyczy pewnej puli pęcherzyków w jajniku. Gdyby to było dwie laparoskopie dotyczące jajnika, jak najbardziej tak, ale mięśniaka, cięcie cesarskie nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o stężenie AMH. Kolejne pytanie. Czy niska rezerwa jajnikowa może mieć wpływ na utrzymanie ciąży? Nie, pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. To znaczy, jeżeli jest niska rezerwa jajnikowa, kobieta ma 25-28 lat, nie ma podłoża genetycznego, to wszystko pójdzie wspaniale. Natomiast jeżeli jest to niska rezerwa jajnikowa wynikająca z zaburzeń genetycznych, no to w tym momencie ryzyko poronienia jest dużo wyższe. Zatem, to co ważne, to jest liczba i musimy skupić się, to AMH to jest liczba, to jest rezerwa jajnikowa, musimy skupić się, dlaczego ta rezerwa jest taka niska. Zatem, jeżeli osoba ma zaburzenia, ma 26 lat, ma niską rezerwę jajnikową, ale wynika to z endometriozy, to będzie troszkę inaczej niż osoba, która ma zaburzenia genetyczne w kariotypie. Czy niska rezerwa jajnikowa, kolejne pytanie, ma wpływ na przyjęcie się in vitro adoptowanej komórki, zarodka? Jakie są szanse na ciążę? Niższe czy takie same niż przy in vitro kobiety z normalną rezerwą jajnikową? Są dokładnie takie same. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ raz jeszcze, niska rezerwa jajnikowa mówi o wyczerpywaniu się rezerw jajnika, tego co zgromadził jajnik w życiu płodowym u kobiety. Jeżeli ona się wyczerpuje, to w tym momencie nie korzystamy z tej komórki jajowej, więc to nie ma większego znaczenia. To jest pytanie o to, czy macica jest prawidłowa. Jeśli macica jest prawidłowa, to nie ma żadnego problemu, żeby utrzymać tą komaną komórkę, czy żeby ciąża przebiegała prawidłowo. To wydaje mi się jest clue. Trzeba by się skupić ewentualnie na prawidłowości macicy, natomiast nie ma to bezpośredniego wpływu na możliwość przyjęcia się zarodka bądź adoptowanej komórki. To jest pierwsza grupa pytań, pójdziemy sobie w takim razie dalej. Bardzo dużo pytań dotyczy samego tego, czy możemy podwyższyć stężenie AMH, w jaki sposób możemy to zrobić. I proszę zwrócić uwagę, że wymieniłem Państwu wszystkie czynniki, które są opisywane w literaturze, gdzie dochodzi do zmniejszonego stężenia AMH. Czyli otyłość, duży poziom stresu, niedobór witaminy D, czy nikotynizm. Jeżeli Państwo poszukają w internecie, to będzie można znaleźć strasznie dużo miejsc, w którym mówią naturalnie zwiększ swoją płodność, naturalnie zwiększ swoje stężenie AMH. I to, co wszyscy Ci proponują, to jest odwrócenie dokładnie tego, co my wiemy z naszych badań. Czyli nie znajduję badań, które by pokazywały, że to faktycznie zwiększa AMH, ale to odwraca czynniki, które to AMH zmniejszają. Co najczęściej? Zmień styl życia. Najprostsza rzecz. Czyli w tym, znaczy najprostsza rzecz. Najprostsza rzecz do zaproponowania, ponieważ propozycje pacjentki, żeby zmieniła styl życia są oczywiście różne i to udaje się powiedzmy w połowie przypadków, bo łatwo powiedzieć, ok, to schudnij, zacznij ćwiczyć, zmień dietę, czas na ostresowanie się. Jak to zrobić? To nie jest taka prosta sprawa. Trzeba być przede wszystkim zdeterminowany. To po pierwsze. Po drugie,
Co można zrobić, żeby potencjalnie to AMH podwyższyć? Oczywiście, zmiana trybu życia, wysiłek fizyczny, to jest kwestia diety. O diecie można dużo przeczytać, jeśli chodzi o prawidłowe rzeczy, które można spożywać, żeby zwiększyć szanse na ciążę. Odstresować się. Jak można się odstresować? Nie można powiedzieć pacjentce, ok, proszę się odstresować, będzie wszystko w porządku. To tak w ogóle nie działa. Więc to, co znalazłem, to co bardzo często się pojawia, to jest kwestia ćwiczeń, które stresowują, to jest kwestia jogi, to jest kwestia akupunktury, to jest kwestia masaży. I tego jest bardzo dużo na ten temat. Rzuć palenie. W znaczny sposób zwiększy to szansę na ciążę. Czy na AMH, no to różnie z tym bywa. I suplementacja witaminy D. I oczywiście ja wiem, że to jest duży poziom kontrowersji, no to jeżeli witamina D, no to ile w ogóle takie rzeczy? Nie ma jednego schematu, tylko trzeba zrobić ze zdrowym rozsądkiem, skonsultować to ze swoim dietetykiem, skonsultować to z lekarzem prowadzącym. Natomiast to, co mogę na pewno zapewnić, to, że te modyfikacje stylu życia przynoszą nieprawdopodobne efekty. Bardzo dobre efekty. Zatem to, co zauważyłem, to, co Państwu proponują w internecie, w różnych miejscach, to jest de facto odwrócenie wszystkich tych czynników, które mają udowodnione, że negatywnie wpływają na AMH. Taka ciekawostka dla Państwa. To, co jest ważne z tej części wykładu, to, żeby zrozumieć, że AMH jest najbardziej czułym czynnikiem rezerwy jajnikowej, że AMH możemy zrobić w każdym momencie cyklu, natomiast AMH jest tylko i wyłącznie informacją o liczbie komórek jajowych. Nie jest markerem przewidującym ciążę. Za to tym sobie porozmawiamy, jeśli chodzi o Państwa pytania. To nie jest marker ciąży. To nie znaczy, że można Pani powiedzieć, ok, ma Pani AMH 0,3, nie będzie Pani nigdy w ciąży. To tak nie działa. Slajd, który chciałbym, żeby Państwo zostało w głowie, jest ten. Rezerwa jajnikowa, AMH, AFC, to jest tylko i wyłącznie liczba. Mówimy o liczbie dostępnych pęcherzyków komórek. Nie mówimy o ich jakości. Jakość, czyli kompetencja komórki jajowej, zdolność do zapłodnienia, to jest wiek. To jest wiek pacjentki. I to jest najistotniejszy przekaz z tej części. Rezerwa jajnikowa to tylko liczba. Kompetencja to wiek. Następna grupa pytań. Czy mając AMH na poziomie 0,03, można zajść w ciążę naturalną, mając owulację, pęcherzyk 18 mm, który rośnie prawidłowo? Czy jest to możliwe, gdy partner jest zdrowy i ma bardzo dobre wyniki nasienia? W tym pytaniu przede wszystkim nie wiem, ile Pani ma lat. Więc jeżeli Pani ma AMH 0,03, regularnie Pani miesiączkuje, ma Pani owulację i ma Pani 25, 28, 30 lat, nie widzę żadnego problemu. Pod warunkiem oczywiście drożności jajowodów. Nie jest to żaden problem. Jeśli Pani ma 42 lata i 300 AMH, no to już zupełnie jest inna sytuacja. W związku z tym wiek. W zależności od wieku, wtedy będziemy mówić o szansach na ciążę. AMH tylko mówi, z jakiegoś powodu ma Pani bardzo niską rezerwę jajnikową. Proszę pójść do swojego lekarza i zastanowić się, dlaczego tak jest. Kolejne pytanie. Czy przy AMH 0,03 i braku innych przeszkód w wieku 33 lat jest jeszcze szansa na zachodzenie w ciążę w sposób naturalny, z pominięciem in vitro? I ewentualnie jak sobie w przypadku poradzić tak niskiej rezerwy jajnikowej? Ta sama sytuacja. 33 lata i 0,03, jeśli Pani regularnie miesiączkuje, są owulacje, to dlaczego nie? W wieku 33 lat są bardzo fajne komórki jajowe, dobrej jakości. Mają dobrą kompetencję. W związku z tym, jak sobie pomóc, no to te wszystkie rzeczy, które myślę, na pewno nie zaszkodzą, pomagają, czyli zmiana trybu życia, schudnięcie, rzucenie palenia, czyli modyfikacja tego, co faktycznie możemy zrobić, jak również zmniejszenie poziomu stresu, suplementacja witamin D, jak najbardziej tak. Natomiast to, czego mi brakuje w tym pytaniu, to jest, dlaczego Pani ma AMH 0,03? Na tym trzeba się zastanowić. Kolejne pytanie. Czy kobiety, u których spadła rezerwa jajnikowa w wieku 36 lat z 1 do 0,15, nie mają szans na ciążę z własną komórką? Jak wygląda stymulacja z tak niskim AMH? No, stymulację dojdziemy później. Natomiast ważne jest, jeżeli spadła, to musi dowiedzieć się, dlaczego spadła. Co się stało w wieku 36 lat? Była operacja, znacznie Pani przytyła, zaczęła Pani palić, pojawiły się jakieś inne czynniki, to jest ważne. Dlatego te AMH i ta interpretacja AMH, co jest dla mnie bardzo istotne, to jest pójść do lekarza, zastanowić się, dlaczego tak jest. Czy jest to coś, co jest uzasadnione, czy nieuzasadnione? Jeśli jest nieuzasadnione, pogłębmy taką diagnostykę, chociażby o genetykę, co się nierzadko zdarza. Kolejne pytanie. Czy przy AMH 0,37 jest szansa na naturalną ciążę? No oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że Pani nie ma 45 lat. Bo to nie przekłada się na jakość komórki jajowej. Jeżeli Pani ma 0,37, to jak najbardziej tak. Regularnie Pani miesiączkuje, są drożne jajowody, parametry się nie są prawidłowe, ma Pani jak najbardziej szansę na zajście w ciążę, nie uciekając się do zapłodnienia pozaustrojowego. Ok. Przejdźmy w takim razie dalej. Tutaj z powodów technicznych nie mogłem zrobić konkursu, natomiast pytanie, jakie chciałem Państwu zadać, to jest,
Jak Państwo myślą, ile potrzeba komórek przy zapłodnieniu pozaostrowym, żebyśmy na pewno mieli chociaż jeden poród? Chciałem zapytać, czy to myślicie 10, 13, 15, 18? Absolutnie każda z tych wartości jest wartością prawidłową. I to, co jest ważne, to na tej podstawie uzgodniono, że w przypadku in vitro, jeśli chce Pani urodzić dziecko, tak powiedzmy na 99%, potrzebuje Pani od 10 do 15 komórek jajowych. W związku z tym powstało pytanie, no dobrze, a co możemy zrobić w sytuacji takiej, która pacjentka z niską rezerwą jajnikową ostatecznie trafia do programu zapłodnienia pozaustrojowego, jest stymulowana i mamy 3 komórki, potem 2 komórki, 1 komórkę nie ma ciąży. Zastanawiono się nad tym i wyodrębniono grupę tak zwanych poor responders. To jest taka grupa, która słabo odpowiada na stymulację. I to, co się okazało, to jest to grupa bardzo, bardzo duża. I w konsekwencji, żeby usystematyzować wiedzę na temat tej grupy, pojawiły się nowe kryteria. W 2011 roku Polizos wraz z innymi autorami opublikowało bardzo fajne badanie, które pokazywało, że wśród 47 różnych badań naukowych wyłożono z 41 definicji słabej odpowiedzi na stymulację. Dlatego też w 2011 roku ESHRE, czyli Europejskie Towarzystwo Rozwodu i Embriologii Człowieka, nazywało się OK, dobra, to my w takim razie ustawimy kryteria, kiedy pacjentka jest pacjentką, która potencjalnie nisko czy źle, słabo odpowie na stymulację. To są tak zwane kryteria bolońskie, które tutaj Państwo macie na slajdzie. Te kryteria obejmują wiek kobiety powyżej 40 roku życia, w wywiadzie słabą odpowiedź na stymulację oraz nieprawidłowe parametry czy wartości zerojenikowej. I AMH i FC już Państwo znają z tej prezentacji. W związku z tym powstało bardzo wiele prac, w tej chwili ponad 400 różnego rodzaju prac, które włączają taką grupę osób słabo odpowiadających i sprawdzają, co się dokładnie u nich dzieje. Natomiast to, co jest ważne, to to, że ta grupa w żaden sposób nie pozwala na rekomendację jakiegokolwiek postępowania. Proszę zwrócić uwagę, żeby być w tej grupie, wystarczy mieć 2-3 odpowiedzi słabe na stymulację, mieć 28 lat, 35, 42 i to będzie cały czas ta sama grupa. W związku z tym, z odpowiedzią, przyszedł nam Posejdon. Pytanie jest, co tu robi Bóg mórz i oceanów, brat Hadesa i Zeusa? W jaki sposób może pomóc nam z pacjentkami słabo odpowiadającymi na stymulację? Otóż zmieniono w 2016 roku podejście do zapłodnienia pozaustrojowego. Stwierdzono, ok, w tej grupie pacjentek i tak będziemy mieć małą liczbę komórek, więc skupmy się na czymś innym. O ile w tej chwili w vitro celem samym w sobie jest uzyskanie jednego żywego urodzenia, to w przypadku grupy naukowców, grupy autorów z zakresu zapłodnienia pozaostrojowego skupionych w grupie Posejdon, zdecydowali zupełnie inne podejście. Znajdźmy niezbędną liczbę komórek jajowych do tego, żeby uzyskać jeden prawidłowy zarodek. Po naszemu, powiedzmy, to jest jedna euploidalna blastocysta. Euploidalna znaczy prawidłowa genetycznie. Jeżeli Państwo widzą ten wykres, to proszę zwrócić uwagę. Jeżeli pacjentka do 35 roku życia, komórka jajowa dojrzała, komórka jajowa pobrana podczas in vitro, ma 25% szans na to, żeby uzyskać prawidłowy zarodek, prawidłową blastocystę. To w takim razie do 35 roku życia potrzebujemy 4 takich komórek. Jeżeli potem spada nam do 20%, no potrzebujemy 5. Jeżeli pomiędzy 40 a 41 drugim rokiem życia taka komórka ma szansę 10%, to potrzebujemy 10 takich komórek. Pytania o wiek są bardzo ważne, proszę zwrócić uwagę. Powyżej 40 roku życia taka komórka ma 5% szans, więc potrzebujemy około 20 takich komórek. Więc pytanie jest takie, czy mam, powiedzmy najczęściej, 43 lata mam szansę na ciążę? Jasne, przy 20 komórkach. To tak to mniej więcej działa. W związku z tym kryteria Posejdon mówią nam o tym, że w tej grupie pacjentek słabo odpowiadających skupmy się na tym, ile potencjalnie możemy zebrać komórek tak, żeby uzyskać jeden prawidłowy zarodek. Co zrobiono? Podzielono pacjentki, jeśli chodzi o grupę Posejdon, na 4 części. Zwróćcie uwagę. Pierwsza i druga grupa to są pacjentki z adekwatną rezerwą jajnikową, czyli tak zdefiniowane, które mają AFC, czyli ta liczba pęcherzyków powyżej 5, AMH powyżej 1,2. Są to pacjentki podzielone na 2 grupy, do 35 roku życia i powyżej 35 roku życia. Natomiast trzecią i czwartą grupę stanowią pacjentki, które mają nieadekwatną rezerwę jajnikową, definiowaną przez AFC i AMH,
I to, co jest ważne, ten podział Posejdon pozwala na fajną stratyfikację, czyli powiedzmy opracowanie strategii postępowania dla każdej z tych czterech grup. Czyli podział na grupy umożliwia konkretne działanie i dopasowanie tego działania do pacjentek. Co się dzieje w pierwszej, drugiej grupie? Otóż eksperci, którzy są skupieni wokół grupy Posejdon, stwierdzili, że w tej pierwszej, drugiej grupie doszło do sytuacji takiej, które doszło do nieadekwatnej reakcji na stymulację do zapalenia pozaustrojowego. Czyli pacjentka ze wszechmiar powinna dobrze zareagować. Ma prawidłowe AFC, ma pewną liczbę pęcherzyków, prawidłowe AMH, natomiast mamy dużo mniejszą liczbę komórek jajowych. Dlatego też rozwiązaniem w tym momencie, to co proponuję, to jest kwestia zwiększenia dawki początkowej, jeśli chodzi o stymulację i bazowanie na preparatach rekombinowanego FSH. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to są trudna tematyka, natomiast Państwo przychodząc do nas, jesteście bombardowani wieloma terminami. Nagle pojawia się hormon, jeden, drugi, trzeci, skróty TSH, FSH, LH, protokoły, krótkie, długie, tego jest bardzo dużo. Więc od tego nie uciekniemy. Więc fakt jest taki, że najczęściej to jest tak, że my stymulujemy Państwo właściwie hormonami o dwóch składnikach, FSH i LH. To FSH głównie ma za zadanie rekrutować pęcherzyki, LH potem pomagać ze wzroście. To, co w tych grupach się proponuje, to jest zwiększenie dawki FSH. Jest to o tyle ważne, że troszkę inaczej w tej chwili się mówi o samej stymulacji. Mówi się o tym, że może warto trochę lżej stymulować, trochę mniej tych leków, może mniej agresywnie. Tutaj ta grupa nie ma wątpliwości. Tu zwiększamy dawkę początkową i niech to będzie rekombinowany FSH. W prawym dolnym logo pojawia się coś nowego, czyli Duo Steam. Duo Steam to jest podwójna stymulacja. Co to jest? Bo to też są pytania. Ta podwójna stymulacja jest tak, sytuacja taka, w której jest Pani stymulowana do in vitro. Jest punkcja. Po punkcji, po 5 dniach zaczynamy następną stymulację. Czyli chcemy skorzystać z tego pobudzonego jajnika, żeby uzyskać jeszcze większą ilość komórek jajowych i skumulować sobie w tym momencie i liczbę blastocyst. To, co badania pokazują w tej chwili, no, nie wszystkie slajdy mogę pokazać, bo to byłoby za nudne, natomiast to, co najważniejsze, to, że blastocysty, czyli te zarodki uzyskane na piątą dobę, nie różnią się potencjałem rozrodczym pomiędzy tymi uzyskanymi na początku stymulacji i tą drugą stymulacją wykonaną po punkcji. Więc Duo Steam jak najbardziej tak jest proponowane u pacjentek z drugiej grupy. Natomiast jest coś innego w grupie trzeciej i czwartej. Tutaj mamy sytuację taką, że już z góry wiemy, że może nie być dobrze. Już z góry wiemy, że jest niska liczba pęcherzyków, już z góry wiemy, że jest niskie AMH. Dlatego też to, co tutaj się proponuje przez grupę Posejdon, złożyłem tylko i wyłącznie na tym jednym slajdzie. Na początku przygotowanie, tak zwane adiuwanty, w jaki sposób polepszyć, czy zwiększyć, czy polepszyć jakość komórek jajowych. To jest temat mocno kontrowersyjny, natomiast to, co grupa tu Posejdon publikuje, nie ma żadnych wątpliwości, że te rzeczy działają. Co działa przede wszystkim? Androgeny najczęściej to jest dehydroepiandrostenion, czyli DHEA. O to jest też dużo pytań, natomiast faktycznie każde badanie pokazuje, większość badań pokazuje, że to faktycznie działa. Najczęściej to jest kwestia 75 mg stosowanych 8-12 tygodni przed samoplanowaną stymulacją i są świetne badania w 2020 roku publikowane, które pokazują wyższość adiuwantów w postaci DHEA czy koenzymu Q10 u osób, które mają słabą odpowiedź na stymulację. Także w tej grupie trzeciej i czwartej, pacjentko, jeżeli oglądasz ten wykład, zobacz na początku, w której jesteś grupie. Jeżeli jesteś w grupie trzeciej bądź czwartej, to w tym momencie najprawdopodobniej to Ci taka pomoc Ci się przyda. To jest DHEA, to jest koenzym Q10. Inaczej sytuacja wygląda z hormonem wzrostu, to też Państwo pytacie, ale hormon wzrostu nie ma dobrej prasy i on nie tak bardzo pomaga. Jest więcej komórek w przypadku hormonu wzrostu, jest więcej zarodków, natomiast to się nie przekłada w ogóle na ciążę. Jeżeli popatrzymy sobie na wyniki wszystkich adiuwantów publikowanych w zeszłym roku w Human Production Update, to na pierwszych dwóch miejscach zawsze jest DHEA i koenzym Q10. To się faktycznie sprawdza, to realnie zwiększa szanse na ciążę kliniczną i zmniejsza ryzyko kancelacji czy przerwania cyklu. Co dalej? Stymulacja. Stymulacja agresywna. I znowu, tutaj 300 FSH, rekomendowanego FSH, tutaj 300 plus jeszcze ewentualnie 150 rekomendowanego LH. I teraz to, co się dalej mówi, to jest kwestia tego, rozważ tutaj Duo Steam. Ten Duo Steam, czyli przeprowadzić jedną stymulację, zakończyć ją punkcją i po 5 dniach rozpocząć kolejną stymulację. Powiem tak, to jest oczywiście międzynarodowe
konsortium, ten Grupa Poseidon. Natomiast to, co jest, wydaje mi się ważne, musimy to też przenieść do polskich warunków. To znacznie, w znaczny sposób powiększa koszty takiego działania. Ze swojego doświadczenia tylko mogę powiedzieć, że ten Duo Steam różnie z tym wychodzi. Nie mam pacjentek, które są stricte w Duo Steamie. Także rozpocząłem stymulację 5 dni po. Ale mam szereg pacjentek, które zaczynam stymulację zaraz po nieudanym in vitro, powiedzmy w ciągu pierwszego miesiąca. I te efekty zazwyczaj są znacznie lepsze. To nie jest jakiś klasyczny Duo Steam w żaden sposób. Natomiast te jajniki wydają się poprzez tą pierwszą stymulację w znaczny sposób pobudzone i ten odsetek uzyskania tych komórek jajowych jest znacznie wyższy niż za pierwszym razem. To jest to, co chciałem Państwu przekazać na slajdach. Coś, co wydaje mi się, że czasami obrazek jest więcej wart niż 1000 słów. Także najważniejsze. AMH to jest rezerwa jajnikowa. Rezerwa jajnikowa to jest liczba, a nie jakość komórek jajowych. O jakości komórek jajowych stanowi wiek. Więc jeżeli Pani ma 0,3 AMH, to jest to co innego w wieku 28 lat, 33 i 43 lat. To po pierwsze. Po drugie, tak, mamy pewne sposoby postępowania, żeby sobie z tym radzić. Natomiast to, co jest ważne, jest to bardzo trudna grupa pacjentów. Warto przyłożyć się do dobrej diagnostyki takiego pacjenta. I to, co jest istotne, tych pacjentów jest coraz więcej. Okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie cztery grupy pacjentek w grupie Poseidon, to stanowi to połowę wszystkich pacjentek podchodzących do in vitro na świecie. Połowę. W związku z tym szansa na to, że jest pani w którejś z tych grup, jest co najmniej 50%.